pojawiły się komentarze, że skipujecie pierwsze 10 sekund mojego materiału, ponieważ nie chcecie usłyszeć mojego jakże irytującego, a także oryginalnego przywitania. Dlatego w tym odcinku przywitam się dopiero teraz. Ram, pam, pam! Witam! Dzisiaj taki luźniejszy odcinek, mianowicie pokażę wam co u moich innych postaci nie u tępego miecza, bo teraz wszystko na tępem polega na tym, że zbieram alchemię. Skupimy się na ninży i na buffie. Ale na tępym w grocie maksymalna truta, jaką udało się dropnąć, to 39 średnie, dwie nam takie poleciały, a ninja z autołowów już pięknie wydropił nam kamyczek do biologa. No to lecimy do biologa, oddajemy mu kamyczek, byk, i już przy backgo, i backgo oddajemy, no oddajemy wątrobę wilka sobie zażyczył, dopiero teraz mu oddajemy, no i 10 speeda w nagrodę, otwieramy szkatułeczkę, a tutaj fasolka zen, pierwsza księga klątw, także oczywiście przyjęta. No i stwierdziłem, że nasz ninja musi już boja mieć, gorzej z militarem, ale no też wszystkie misje będzie trzeba wykonać, bo to będzie moja główna postać, tylko na razie tak delikatnie troszkę czasu tylko jej poświęcam, bo jednak tępy miecz musi być najsilniejszy, został jeden i pyk, misja wykonana w życiu stajnego, robiłem to z gildią dla zabawy, dlaczego by nie? Wiem, że można samemu, ale jednak fajnie było tak sobie usiąść na TS-ie i o, ile płacisz za pomoc w moja, nie? 500 jank, dobra, 500k, dobra, to ja ci pomogę, stary, nie? Tak wiecie, pożartować sobie fajnie było, a tutaj wbijanie iskrzącego na punktów 17 wbiło na M elegancko, bardzo fartownie na to M1, szybko mi te skry tutaj wchodzą, jeszcze je przeczytam i od razu wbiło na M2, pyk, prezentacja, elegancko, no i ulepszanie. Zawsze jak ulepszam te łuki i zbroje, przypominam sobie jeden z najszczęśliwszych odcinków na Tasmanii, tak? Seria z Tasmanii, ta legendarna seria na moim kanale, od której mój kanał zaczął, można powiedzieć, żyć, gdzie w jednym odcinku ulepszyłem łuk na plus 9, stalkę na plus 9 i białko na plus 9. Był to odcinek numer, żeby was nie skłamać, bodajże 18, a więc jak go nie widzieliście, to zachęcam. A tutaj, jak sami widzicie, no farcie ładnie powtarza i no te łuczki całkiem ładnie powchodziły. Pyk, kolejny siadł, lecimy z kolejnym, no tutaj już niestety spalił i ostatni na plus 8 niestety spalił, ale mamy 3, a więc naprawdę ładnie i ciśniemy z pierwszym na plus 9, trzymamy kciuki, czy siądzie, no niestety pierwszy się nie udało, jeszcze dwie próby, no niestety ostatnia do 3 razy sztuka. No to chociaż stalki może będą szczęśliwsze, co? Te. No cóż. Nie udało się. Zdarza się. Stwierdziłem, że otworzę na ninży wszystkie 4 strony ekwipunku, bo tak czy siak w końcu trzeba otworzyć... No w końcu trzeba otworzyć je wszystkie. Była promocja akurat w Item Shopie, że kosztowały te otwarcia o 33% taniej. No to w kwocie 100 zł udało mi się otworzyć właśnie cały ekwipunek, dokładnie 100 zł mnie to kosztowało, bez żadnego kupowania na happy hour wyszłoby to oczywiście taniej, ale najważniejsze, że ninja ma już wszystkie 4 strony otwarte i niedługo będę mógł się wziąć tak poważniej troszkę za nią. A tutaj ulepszenie dalej stalek, no bo jednak, no kurde, fajnie, fajnie to błękitne, które zrobiłem w jednym odcinku na plus 9 wygląda, ale już czas, żeby jakoś lepiej ta ninja się prezentowała, ale jak sami widzicie, nie, to zdecydowanie nie jest tasmański szczęśliwy odcinek, bo wszystkie stalki zostały spalone. No to w takim razie przerabianie melejki, melejka przerabiana na 41 poziom, a więc to żadnych umiejętności, ani nic nam nie dodaje, ale takie rzeczy rzadko się robi, to stwierdziłem, a nagram wam. I ostatnie dwie próby jeszcze w tym odcinku wbicia łuka, tu nieudane, u zwykłego kowala, druga próba, także nieudana i przechodzimy na buffa. Większość, no praktycznie cały materiał na buffie polega na zwojowaniu, bo tak stwierdziłem, że czas wyzwojować buffa. Zwojowaliśmy go w okresie świątecznym, to był happy hour 50% i w kwocie 500 zł udało się dzięki temu wyzwojować, można powiedzieć, że dwa skille, no tylko książek na mieście zabrakło, a jak tak pomyślałem, że mam wam dawać, tak jak tutaj na początku w tych materiałach, zwojowanie pomocy i błoga równocześnie, no to nudno by się to strasznie oglądało, a więc stwierdziłem, że tylko pokażę wam zwojowanie pomocy w późniejszych klipach, a już to błogo sobie
podaruje, bo jak potem mielibyście jeszcze oglądać rozwojowanie Kamoli, to szkoda gadać. Ja wiem, że dzisiejszy odcinek jest taki luźniejszy, że przyzwyczailiście się do jakichś tam bogatych miksów alchemii i tak dalej, ale no też był ten okres świąteczny, jakby nie patrzeć, a w ogóle ja was witam pierwszy raz w nowym roku, moi kochani. Teraz się zorientowałem, że to pierwszy odcinek w nowym roku, a więc tyle łapek, ile zostawicie pod tym odcinkiem, będzie pod każdym przez cały rok? Nie, to chyba sylwestrowo tylko się liczy, prawda? No, ale dobra. Zwojowanko, jak sami widzicie, pyk, 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 cały czas leci. Tutaj na radach, no raz były rady, raz bez rad, bo to zależy od jakiego pakietu w item shopie się brało. Poza tym wiele osób z was może nie wie, bo nie gra na PL-u, a teraz na PL-u rada pustelnika w item shopie jest o wiele tańsza niż była wcześniej, ze względu jak kupuje się za smocze znaki, bo kiedyś ona kosztowała chyba bodajże 550, a teraz kosztuje 300, a więc to jest naprawdę duża różnica, no bo doładowując, powiedzmy, za 500 zł otrzymujemy tak jakby ponad 10 rad w gratisie, a więc no jest to na pewno spoko, a przy happy hour no to nawet 15 rad możemy sobie policzyć, 50% takim świątecznym. Dodatkowo tutaj był też ten pakiet z Rufusem kupowany i właśnie te takie z instrukcjami, to pudełko, które przed chwilą widzieliście. Wiem, z jednej strony mogłem naprawdę kupić pudełko jakiegoś bodziaka i potem to posprzedawać i pokupować te pomocy i tak dalej, ale uwierzcie mi, wykupione zostały wszystkie pomocy i błogo z rynku. Ludzie na streamach potem szukali po swoich sklepikach i mi tam jeszcze odsprzedawali, ale teraz jest już pomału ostatni moment zwojowania. Tutaj prezentacja, jak wygląda na M10 rzucanie błoga i zaraz zobaczymy tą przewrotną animację rzucania pomocy na G. Pyk! No i siadło elegancko. Wow, ale dowalili tą animację, nie? Naprawdę od razu widać różnicę. Tutaj jeszcze delikatnie kilka tych zwojów jest, te rady są, to w zasadzie lecimy od razu w błogo, no bo czemu by nie, jeżeli to błogo jest poskupowane, no to trzeba je pozwojować także. No, oczywiście obydwa skille już są wyzwojowane, ale no, do kańczania błogo wam po prostu nie pokazywałem, bo sądzę, że ten odcinek byłby nie za ciekawy, i tak jest bardzo dużo tego zwojowania, ale no to jest to, na co ostatnio poszły wszystkie pieniążki na wyzwojowanie buffa i musicie, no musicie po prostu zrozumieć, że buff to podstawa. Pierwszy kamol, siadł G2, teraz oczywiście będzie zwojowanko dalej. Zwój egzo, kamyczek, pyk, pomoc smoka, dalej. Także siadło. Jest już G3, a więc całkiem ładnie idzie. Jeszcze raz pomoc smoka, dalej. A, anuluj. Czemu anulowałem? Nie mam pojęcia, może fasolek mi zabrakło, tak w razie czego. Jakby wiecie, nie wbił, to nie chciałem. Bo ten bambusik, który tutaj jest na tej szamance założony, to nie jest byle jaki bambus, ale pokażę wam to dopiero w kolejnym odcinku. A swoją drogą powiem wam, dlaczego w ogóle buffa zwojuję, przecież tam żywioły, buff jest nieistotny, tak możecie sobie pomyśleć, a nie, tak naprawdę błogo czy pomoc zawsze się przyda. Plan jest taki, że buff, on już od dłuższego czasu XP w grocie, już ma praktycznie no level idealny, aby z niej wyjść. W XP level przerzucamy ku na ninja i wtedy ninja sobie XP. Nie spieszy mi się, żeby to było jakoś szybko, one na autowach powoli, bo powolutku podobijają level, a potem mamy już trzy postacie, z czego gdy ja i mój współgracz, bo przypominam, że gram z kumplem, ja sam nie jestem tak pojebany, żeby takie pieniądze na tą grę pakować, gram z kumplem, to no po prostu ja sobie ninją pójdę na Razadorka, on pójdzie sobie wojownikiem, no i już w dwóch coś mamy. Do tego założyliśmy gildię, a więc za jakiś czas pewnie jotunek się na jakiegoś jotunka się wybierze, czy na melejkę. To wszystko po kolei, po prostu taki obecnie mamy plan. W ninja wiecie, tam nie ma sensu jej skilli zwojować, bo ninja no to jest archer, te skille nie pomagają przy żadnych dungeonach, a no jednak na surze, czy na buffie, czy na woju warto jest mieć właśnie wyzwojowane skille. A i tak wracając, bo wiele osób mnie pyta, co z tą surą się stało, co z tą surą się stało. No nadal ją mam, ale no kurde, no w body ma o wiele lepszy damage, body to jest zupełnie inna postać i wolę dropić po prostu body niż tą surą, ale surę oczywiście cały czas mam i będę ją miał cały czas. Ja nigdy nie sprzedałem postaci w metinie i nie mam zamiaru nigdy sprzedać postaci w metinie. Fajna pamiątka, taki wakacyjny, no kurde, Lexo to top 10 postać była wakacje, nie? No.
A my z Wojowanko dalej, już tutaj jak sami widzicie, mamy naprawdę wysoko. Pomoc smoka, kolejna próba i także niepowodzenie. Kolejna próba. Niepowodzenie. Fasolki łykane, klikane, kolejna próba. 4000 rangi wzięło, ale wbiło. Elegancko. No i jak sami widzicie, to już fasolki zen mi się kończą, a więc jeszcze to błogo sobie poklikam. No, no bo zwoje są, no to to błogo poklikać mogę. Pomocy już nie trzeba, pomocy już nie trzeba. Jeszcze jakieś błogo tutaj mamy? Niestety nie. No to pyk, pyk. Bez rad, to trochę tak smutno wchodzi, co prawda, jak sami widzicie. Widzę, że mam rady w pasku, ale zostawiam je tak na później. Ale sami widzicie, że no bez rad to naprawdę strasznie wchodzi. Szkolenie, niepomyślne blech, 3 do końca, 2 do końca. I nie udało się. To jeszcze kamyczek. Co ja zwoju nie kliknąłem? No, ale ze mnie fight łapa. No i niestety niepowodzenie, fasolki zen także już się skończyły. A ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Tak jak mówiłem, jest to jeden z tych luźniejszych odcinków, jednakże mam nadzieję, że mimo to wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i zapraszam was na grupę Zaogalexo, link do niej macie w opisie. Tam podaję chociażby, jakie eventy będą na Rubino w danym miesiącu, a więc warto dołączyć. Tutaj próba jeszcze na P, ale na P wbił James. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, narka mordeczki.